początkiem listopada zielony pas wzdłuż ulicy 3 Maja w Sosnowcu stał się oficjalnie buspasem. Do tego momentu kierowcy zastanawiali się, kto ze specjalnego pasa będzie mógł korzystać. O takie informacje zapytaliśmy w sosnowieckim magistracie. W tej chwili buspasem mogą podróżować tylko i wyłącznie osoby siedzące w komunikacji publicznej, czy to autobus jeżdżący w ramach PKM Sosnowiec i KZK GOP, czy też prywatni przewoźnicy. Oni wszyscy mają prawo jeździć buspasem i to są jedyne pojazdy, czyli autobusy, które buspasem po Sosnowcu mogą jeździć. My zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego, teraz po oficjalnym uruchomieniu buspasu, przeprowadzimy analizę dla swoich potrzeb, którą tę analizę możemy wykorzystać w przyszłości. Analizę, która będzie uwzględniała możliwość podróżowania buspasem przez taksówki i jeszcze kilka innych rozwiązań bierzemy pod uwagę, natomiast w tej chwili one będą przedmiotem właśnie tej analizy. Nie będziemy o tym się specjalnie rozwozić. Na razie z buspasem jest całkiem dobrze. Największy problem powodują kierowcy samochodów osobowych, którzy parkują. Parkują no tak niestety nieumiejętnie, że część samochodu wystaje na buspas. No, autobus jest szerokim pojazdem, w związku z tym, aby ominąć źle zaparkowany samochód, musi niestety zjechać na ten pas, który jest do dyspozycji kierowców samochodów osobowych, którzy wskazują nam właśnie na to, że niestety autobusy raz na jakiś czas muszą zjechać na lewy pas. Na razie nie wiadomo, czy w przyszłości z buspasu będą mogli korzystać kierowcy taksówek lub kierowcy, którzy przewożą co najmniej 3 pasażerów. Jak to ma miejsce na przykład w Warszawie? Miasto ma przeprowadzić analizy. Co grozi za wjechanie na buspas? Sosnowiecka policja uspokaja. Początkowo kierowcy będą pouczani i informowani o zasadach korzystania z zielonego pasa.